Czy jest taka możliwość, żeby Clementine miała brata? To jest pytanie, którym nieumyślnie zahajpowałem was w poprzednim odcinku właśnie o Clementine. I byłem przekonany, że miałem rację, aż kiedy po prostu nie zobaczyłem jednej rzeczy. Ale postarałem się jak najlepiej wybrnąć z tej sytuacji. Także hej, cześć, siemano, ja jestem Vanor, witam was bardzo serdecznie w odcinku pod tytułem Czy Clementine miała brata? Moi drodzy, w ostatnim odcinku powiedziałem, że Clementine miała brata, miała młodszego brata i to jest mój błąd. Przyznaję się bardzo serdecznie do winy, bo nie miała brata, tylko miała go mieć, ale to za chwilkę. Dlatego, moi drodzy, to się stało, że przeczytałem to po prostu z jakby niepopartego źródła, nieoficjalnego, także wybaczcie mi mój wielki błąd i przepraszam was bardzo serdecznie. Pod ostatnim odcinkiem z teorii, moi drodzy, przebiliście zupełnie wszystko. Serio, statystyki po prostu mnie rozwaliły. Dziękuję bardzo za te statystyki, ale w tym odcinku się oczywiście nie zatrzymujemy. Jeśli nie dałeś suba i lajka i podoba ci się materiał i wybaczasz mi mój błąd, to zachęcam cię do subskrypcji i lajka i nawet w tym odcinku nie dam wam żadnego challenge'u. Z tego względu, że po prostu się pomyliłem, także w tym odcinku nie będzie challenge'u, ile będzie łapek, tyle będzie. Każdą łapkę i każdego suba traktuję po prostu z osobna jako normalną osobę, też dziękuję bardzo i wielkie serducho dla was i do roboty. Ogólnie, że Clementine nie miała brata, nie znaczy, że nigdy nie miałaby go mieć, dlatego że, moi drodzy, pierwsze pomysły twórców były takie, że zamiast Lee właśnie ma być starszy brat Clementine imieniem Za. I to, moi drodzy, właśnie czytałem na bardzo nieoficjalnych źródłach, że miały mieć około od 16 do 18 lat. I właśnie twórcy wycofali się z tego pomysłu z tego względu, że relacje i więzi między Clementine a właśnie Za, nie wiem czy Zą, czy Za jakoś się odmienia, byłyby za silne i na przykład byłyby wybory, nie wiem, zrań Clementine, no wiecie, oczywiście psychicznie, to wiadomo, że jej brat nigdy by tego nie zrobił, a kiedy gramy Lee, możemy budować takiego skambaka. Niestety nic nie wiemy o wyglądzie Za albo Zy, ale możemy przypuszczać, że prawdopodobnie byłby ciemnoskóry z tego względu, że rodzina Clementine ma korzenie w Afryce. Ale stety albo niestety, Za umarł przy narodzinach Lee. Moim zdaniem to akurat dobre posunięcie, z tego względu, że moim zdaniem Lee jest idealnym bohaterem właśnie do pierwszego sezonu, także Za mógłby być, ale tylko jako właśnie taki niezależny bohater poboczny. Ale niestety już więcej nic o nim nie znalazłem i chciałem was jeszcze bardzo przeprosić za to, że po prostu was poniekąd źle naprowadziłem na to, że Clementine miała młodszego brata. Pomyliłem się, tak, mój błąd, przyznaję się do tego, przepraszam was jeszcze raz bardzo serdecznie. No ale mam nadzieję, że mi wybaczycie, także pamiętajcie, że każdy sub i like mega mi pomaga. Jeśli wam się odcinek podobał, to dziękuję za uwagę, widzimy się później, także na razie, cześć, opa!